Pewnie każdy z nas choć raz słyszał o tym, jak to dotacje z funduszy unijnych zmieniły otaczającą rzeczywistość. Dzięki nim przecież powstały drogi czy infrastruktura. Jednak środki unijne mają też drugi aspekt, czyli wpływają na życie konkretnych ludzi i zmieniają ich życie. I właśnie spotkanie z jedną z takich osób. Teraz jedziemy. Jedną z nich jest Barbara Brzezińska, która w 3000 Byczynie w województwie opolskim jest przewodniczką wycieczek. Kobiet o wiek się nie pyta, ale czy może Pani powiedzieć, ile miała Pani lat, kiedy zaczęła Pani pierwszą pracę? Niecałe 53 lata. Ja jestem inwalidką, rencistką pierwszej grupy. Ja powinnam być już dawno na wózku. 23 lata miałam, kiedy poszłam na rentę i w tym momencie życie mi się skończyło. Pani Barbara znalazła pracę dzięki funduszom europejskim, w którym pomaga się osobom z niepełnosprawnościami z terenów wiejskich i małych miasteczek. Przede wszystkim trzeba było przekonać samą osobę z niepełnosprawnością, że ona może pracować, że ona może, że ona sobie da radę, więc taka była praca najpierw nad mentalnością osoby z niepełnosprawnością, praca również nad mentalnością pracodawcy, żeby się nie bał zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. No i tak naprawdę to było kluczowe. Kwalifikacje były mniejszym problemem. Projekt realizowany przez Fundację Aktywizacja to też dobry przykład współpracy sektora publicznego, organizacji pozarządowych i prywatnych firm. Być może są pracodawcy, którzy sami zastanawiają się w tym momencie nad zatrudnieniem takich osób, ale mają w tyle głowy, że po co mi ten kłopot, będzie trzeba pewne rzeczy pozmieniać w swojej firmie, w swojej organizacji. Z Pani perspektywy, dlaczego warto takie osoby zatrudnić? Mówienie, że nie wiem, bariera architektoniczna to jest jakaś duża sprawa, nie jest. W tej chwili świat idzie do przodu, więc nawet rozglądając się za wynajęciem biur, możemy rozglądnąć się za miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, więc to akurat nie jest jakiś problem. Trzeba zmierzyć się z barierą naszą, barierą mentalną. Z projektu skorzystało ponad 2000 osób. Pracę znalazło ponad 500 z nich. Wszystkim naprawdę polecam. Są różnego rodzaju prace. Każda osoba ma jakieś predyspozycje. Każda. Wystarczy troszkę poszperać. I druga sprawa, pracodawca. Niektórzy nie chcą przyjąć, nie wyciągają rąk, machają ręką. A, to jest niepełnosprawny. Ale tu znowu z kolei jest rola niepełnosprawnego. Walczyć o swoje, podnieść głowę do góry, ja też mam swoją wartość. Osoby niepełnosprawne szukające zatrudnienia, jak i pracodawcy, mogą się zgłaszać m.in. do oddziału Fundacji Aktywizacja, a wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie aktywizacja.org.pl.